Jak już mamy naszego półtora fronta z pleców, możemy sobie zacząć go otwierać powoli w barana. Jak to zrobić? Możecie się napędzać zarówno zwyczajnie ze skoku na plecy, możecie się też napędzać z lotki. Ja wykorzystam lotkę delikatną, tak żeby się zmieścić w kadrze mniej więcej i pokażę Wam, jak na bazie tego możemy sobie łatwo ten ruch nauczyć się. Pamiętajcie, podstawą do tego jest wykatowanie dobrze tego półtora fronta i to, żeby to półtora fronta było robione stopami, a nie głową. Na sam początek spróbujemy sobie otworzyć trochę naszego półtora fronta prostymi nogami. Jak już otwieramy sobie ten ruch, zobaczcie, że tak naprawdę mogę sobie luknąć kątem oka tu, gdzie będę lądował na ziemi. To mi pomoże otwierać się delikatnie w połówki. I to, co sobie zrobimy, zakręcimy sobie półtora fronta i próbujemy go sobie przekręcić, lądując delikatnie do boku, ale dopiero na sam koniec, ok? Jako, że nasze kuczne salto jest trochę trudniejsze, to co sobie możemy zrobić w tym ruchu, to przede wszystkim wyprostować nogi i spróbować złapać ten sam spotting, jaki mamy w baranie. Jeśli tego nie czujecie, możecie sobie na materac to przekręcić mocnym saltem, patrząc się na ziemię i lądując sobie albo na czworaka, albo na kolana i możecie go sobie otworzyć, lądując bezpiecznie albo na czworaka, albo na kolana, na jakiś materac. A to, do czego dążymy, to to, żeby mocno przerotować naszymi nogami przez głowę, kiedy patrzymy się w ziemię i otworzyć się barkami, biodrami, tak jak w zwykłym baranie. Jeśli macie dobrze opanowanego barana i dobrze opanowane półtora fronta z pleców, ten ruch praktycznie od razu Wam siądzie. A wygląda następująco. Dobrą metodą, żeby nauczyć się lepiej przekręcać ten ruch, to nauczenie się prostego salta z pleców. Aby go zrobić, musimy sobie mocno dociągać dłoniami do ciała i cały czas trzymać spiętymi stopami rotację. Wtedy to nas zacznie przekręcać. Ruch wygląda następująco. Praktycznie jak napędzimy się z lotki, automatycznie dostaniemy znacznie więcej pędu, a nam będzie łatwiej to lądować. Teraz wystarczy tylko jeszcze mocniej wyrotować stopami przez głowę, ściągać nimi mocno do ziemi i patrzeć się cały czas w jeden punkt na glebie.